Czy ktoś karmi to dziecko? Nie ma ojca ani matki. W grudniu 2015 roku Ania i David dostali informację, że w jednej z wiosek na południu Nigerii umiera porzucone dziecko. Kiedy Ania dawała mu wodę i coś do jedzenia, kucnęła przy nim. Obróciła się do mnie i powiedziała: ten chłopiec umrze. Ale zanim umrze, musi mieć imię. Nazwaliśmy go Hope. Zabraliśmy do szpitala, gdzie lekarze powiedzieli, że ma znikomą szansę na przeżycie. Baliśmy się, że przestanie oddychać. Był na granicy śmierci. Postanowiliśmy z Davidem, że zabierzemy naszego syna juniora do szpitala i posadzimy w łóżku z Hope'em, żeby spróbowali się pobawić. I wtedy pierwszy raz zobaczyłam uśmiech na twarzy Hope'a. To, że przeżył, nazywam cudem. Po roku maluch oskarżony o czary był już zupełnie innym chłopcem. Został najmłodszym podopiecznym Land of Hope. Kiedy myślę o Hope'ie, to się śmieję. Jest taki inteligentny, zabawny, dowcipny. Ma świetny charakter. Zobacz, a tu mam Hope. Tu mam twoje imię napisane. Hope nigdy nie zaczął mówić. Niewiele słyszy. Ze światem porozumiewa się własnym językiem gestów i symboli. Gdy na niego patrzę, to wiem, jak bardzo chciałby wyrazić to, co czuje. I mam nadzieję, że kiedyś to się stanie. Dla Ani i Davida bardzo ważne jest, żeby dzieci znały swoje korzenie. Szukają rodziców i zachęcają do kontaktu z rodziną. To, co wiemy o historii Hope'a, to to, co powiedział nam jego ojciec. On twierdzi, że to matka go porzuciła, że to jej wina. Ale znamy tylko jego wersję wydarzeń. Każde dziecko powinno znać swoje pochodzenie. To bardzo ważne dla Hope'a, żeby spotkał swoją mamę, żeby ją poznał, zobaczył. To ważne też dla niej, żeby zrozumiała, że dzieci nie są czarownikami.